Biuro Poselskie Koalicji Obywatelskiej w Lesznie przy ulicy Chrobrego 22 będzie czynne, zapewniały zgodnie posłanka Karolina Pawliczak i Alicja Łuczak, która zastąpi Grzegorza Rusieckiego w Sejmie. Mandat poselski Grzegorza Rusieckiego wygasł 10 kwietnia, ponieważ nie można go łączyć z funkcją publiczną, jaką jest prezydentura miasta. Grzegorz Rusiecki 7 kwietnia wygrał wybory prezydenckie w Lesznie. Alicja Łuczak w wyborach 15 października zdobyła poparcie 5186 osób. W Lesznie głosowało na nią 224 wyborców. Pochodzę z bardzo małej miejscowości Żelazków pod Kaliszem. Jestem nauczycielką z ponad 30-letnim stażem pracy, języków, najpierw język rosyjski, potem język polski, potem język angielski. Obecnie do tej pory jeszcze pracuję, ale pewnie już niedługo w prywatnej szkole językowej uczę Ukraińców języka polskiego jako obcego. Najpierw jako wolontariuszka, w tej chwili na umowę, zlecenie. No to jest moja zawodowa ścieżka. O drugiej już powiedziałam, jestem też szefową Stowarzyszenia Nasze Kaliskie od 15 lat. Mamy na koncie dziesiątki projektów i mnóstwo pozyskanych pieniędzy, drobnych, ale bardzo ważnych, bardzo istotnych, jeśli chodzi o działania edukacyjne czy kulturalne w powiecie kaliskim. No i po trzecie, no cóż jeszcze, no zawsze jestem w Platformie, słuchajcie, to jest już mój kolejny start i myślę, że to też ciężka praca sprawiła, że no ten piąty wynik może nie bardzo imponujący, ale jednak no dał mi tutaj możliwość zajęcia miejsca po Grzesiu, no to w sumie dzięki niemu tylko i wyłącznie. Natomiast jesteśmy wspaniałą, fantastyczną drużyną, która chce tylko i wyłącznie dobra naszych małych ojczyzn i całej naszej ukochanej Wielkopolski i Polski, więc no myślę, że będę tym kolejnym trybikiem, który się przyda w Sejmie. No jeszcze tylko może powiem, że ten mój mandat tak nie do końca jest taki niezasłużony, ponieważ startowałam w tych wyborach do Sejmiku Wielkopolskiego. Dosyć dobry wynik, wydaje mi się, jak na te okoliczności, ponad prawie 22 tysiące. Nie wiadomo jeszcze, w jakich komisjach sejmowych będzie pracowała Alicja Łuczak. Z racji zawodu chciałaby, żeby była to Komisja Edukacji i być może Komisja Kultury i Środków Przekazu, której członkiem był Grzegorz Rusiecki.